Ze zajímavostí z regionů je to vše. Vystřídají je zprávy v polském jazyce a kolegyně Renata Bilanová. Na viděnou. Dzień dobry, witam serdecznie widzów Wiadomości w języku polskim i jak co tydzień zapraszam na kolejne wydanie naszego programu. Honory wojskowe, wiązanki kwiatów, znicze, tak w regionie przy grobach i pomnikach ofiar tzw. wojny czechosłowacko-polskiej przypominano sobie setną rocznicę tych wydarzeń. Konflikt, który na dziesięciolecia położył się cieniem na wzajemnych stosunkach obu narodów, trwał zaledwie tydzień, od 23 do 30 stycznia 1919. W walkach o Śląsk Cieszyński, strategiczny, uprzemysłowiony region, straciło życie około 50 czeskich i 100 polskich żołnierzy. Sabina Wieruńskiego, Józefa Wrony, Jana Adamca, Jana Grandysa. W Stonawie, gdzie doszło do jednego z głównych starć w tym konflikcie, w ubiegłą sobotę uczczono pamięć 21 polskich ofiar. Stonawa była broniona przez żołnierzy 12 Pułku Piechoty z Wadowic, częściowo 8 Pułku Piechoty oraz miejscowych milicjantów. Polskie wojsko wycofywało się przed nacierającymi na nich legionistami. Zginęło tutaj 21 żołnierzy. O miejsce ich pochówku od początku troszczyła się miejscowa ludność. Mogiła od początku, czyli od tego 19 roku, była należycie zadbana. Przez mieszkańców Stonawy, przez młodzież. Porządkowało się mogiłę, przynosili kwiaty, znicze. Obecnie opiekuje się tą mogiłą nie tylko moja osoba, ale i panie z klubu kobiet, miejscowego koła PZKO. Właśnie dzięki inicjatywie Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz finansowemu wsparciu władz Polski i zaangażowaniu gminy Stonawa, miejsce to udało się odnowić. Jest nowa tablica, na której widnieją wszystkie nazwiska żołnierzy pochowanych tutaj u nas w Stonawie oraz niespodziewanie, przyznaję, udało nam się zrekonstruować całą mogiłę. Jest płyta granitowa i w gruncie rzeczy zyskało to zupełnie inny wygląd. Uroczystości odbyły się też w Orłowej pod pomnikiem czechosłowackich legionistów. Právě přes stolety, které si připomínáme zde na u památníku v Orlové, vznikl ten konflikt v přímém důsledku rozpadu rakousko-uherské monarchie. A ty nové státy hledaly sebeurčení a to taky znamenalo upevnění, vytyčení a upevnění svých hranic. To byl ten důvod, kdy tato oblast, která byla rozhodně zájmovou, jak z hlediska národnostního složení, tak z hlediska toho, že byla strategicky významnou jako zdrojová průmyslová základna, proč oni, tedy konkrétně oblast Českého Těšínska, měli jak polská, tak česká strana maximální zájem. Po skończeniu I wojny światowej wyznaczona została linia demarkacyjna, tymczasowo dzieląca Śląsk Cieszyński pomiędzy oba państwa, która jednak nie zadowalała ani jednej strony. Bezpośrednim pretekstem do rozpoczęcia operacji zbrojnej było ogłoszenie na terenie całego obszaru wyborów do Sejmu Polskiego, co czeska strona uznała za naruszenie umowy. Nasz dzisiejszy pogląd jest taki, że to historia, ponieważ nasze dwie země se wywijali wedle sebe po stovky let a nasze historie se vždycky prolínala. A toto jest jeden z tych mála momentů, kdy proti sobie stály na chvíli armády. A byť stály na chvíli, bohužel, byl to střed krvavý. Rocznica czesko-polskiego konfliktu zbrojnego była też okazją do spotkań historyków. Czescy i polscy badacze tego okresu obradowali w Ostrawie, a w kilka dni później w Skoczowie, bo również tu 100 lat temu rozegrało się jedno z największych starć. Funkcjonuje wiele mitów, jeśli chodzi o stronę polską, stronę czeską, w tle oczywiście tej bitwy pod Skoczowem. Nie chcemy żyć mitami, nie chcemy też żyć jakąś przeszłością, może nie do końca klarowną, może nie do końca czystą, nie do końca przypominaną z uśmiechem. Oczywiście nie chcemy jej przekłamywać, ale chcemy po tych 100 latach podać sobie dłonie i myślę, że jest to idealny moment, aby zrobić to właśnie podczas konferencji, podczas obchodów bitwy pod Skoczowem, tu właśnie w Skoczowie. Historycy w sprawach tego konfliktu czesko-polskiego zbliżają się w swoich poglądach, co było widać właśnie na tych wszystkich imprezach, które miały miejsce i odbywały się przy okazji stulecia tego konfliktu. Czyli jest stale więcej miejsca dla faktów, interpretacji, a mniej miejsca dla mitologizowania i podsycania niewłaściwych emocji. Wojna czechosłowacko-polska zakończyła się 30 stycznia 1919, kiedy wskutek nacisków państw członkowskich Antanty Czesi wstrzymali działania wojskowe.
Wyznaczona w rok później granica definitywnie podzieliła Śląsk Cieszyński między oba państwa.